kiedy tak sobie myślę, przychodzi taki moment, że już nie dam rady. Nie dam rady po prostu, powiem szczerze, walczyć z tym światem, z tymi wszystkimi pierdołami. Kiedy to w kółko powstają jakieś nowe koncepcje, które w ogóle nie mają żadnego sensu. A ludzie za tym lecą. Rozpraszają się. Rzucają jak psy na mięso. Kiedy zaczynałem tutaj działać w przestrzeni odmładzania na surowo, miałem takie marzenie, taki cel. Po prostu pobudzić Polaków do myślenia. Żeby zrozumieli, że rośliny to jest nasz pokarm. Ale oczywiście na początku musiałem stoczyć boje z suplemenciarzami, którzy chcieli ludziom wmówić, że nie musisz nic zmieniać w swoim życiu. Wystarczy, że ich suplemenciki zjadasz. A teraz z tymi mięsożercami, którzy za wszelką cenę chcą udowodnić, że kiedy chudniesz, bo jak jesz mięso, to chudniesz, to odzyskujesz swoje zdrowie. Powiem wam, że jestem zmęczony. Że coraz mniej mam sił na to, żeby kolejną absurdalną teorię obalać. Na szczęście są takie ludzie, tacy ludzie jak Anika, którzy po prostu dają mi paliwo, radość i chęć działania dalej. Dzisiaj zapisałam swoją wdzięczność i postanowiłam ją przeczytać. Dziękuję za projekt Odmładzanie na Surowo, w którym jestem od 5 lat. Dzięki projektowi Odmładzanie na Surowo wyzdrowiałam z takich chorób jak Hashimoto, stwardnienie rozsiane, okołoporodowe zaburzenia psychotyczne, alergie na sierść, zwierząt, kurz, schudłam 20 kg, regularnie ćwiczę, przestałam nosić okulary do czytania. Dzięki oczyszczaniu wątroby uregulowałam pracę tarczycy. Otłuściłam wątrobę i zniknęły wszystkie włókna, które były na wątrobie. Zniknęła alergia na słońce, bielactwo. Wyzdrowiałam ze stopy cukrzycowej i insulinooporności. Jestem szczęśliwą i radosną mamą. Tinnitus w uszach przeszedł i szumy, dzwonienie w uszach przeszło. Wcześniej nie wchodziłam w fazy głębokie snu REM, teraz śpię wyśmienicie. Zeszły mi guzy z szyszynki. Miałam zwapnienie na szyszynce, które zeszło. Zniknęło. 16 guzów z mózgu. Wyzdrowiałam z hiperglikemii. Zapadałam w śpiączki glikemiczne. Guzy na tarczycy zeszły. 5 guzów na jajnikach zniknęło, zeszło. Ćwiczę regularnie i pracuję z energią. Z całego serca dziękuję, Mariusz, za całą twoją pracę. Błażej, Agnieszka, Bogdan. Z wielką miłością i wdzięcznością dzisiaj. Dziękuję za projekt Odmładzanie na Surowo. I wszystkich, którzy nad nim pracują. Anika zmieniła już swoje życie. A teraz kolej na ciebie. Czekam na ciebie. Na surowym życiu. 11-12 stycznia 2025. Upewnij się, że jesteś z nami, aby dowiedzieć się, jak pozbyć się swoich chorób i zrozumieć, jak wiele osób niestety nie dba o ciebie, a szukają tylko albo poklasku, albo sprzedania swojego towaru.